7 listopada odbyły się wybory na stanowisko rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu na okres do końca kadencji 2016-2020. Do konkursu stanęli profesor Waldemar Moska oraz profesor Marcin Dornowski. Członkowie Kolegium AWF IS w Gdańsku dokonali wyboru. Jak potwierdziła uczelniana komisja wyborcza, mandat zaufania zdobył profesor Waldemar Moska. Liczba głosów oddanych na kandydatów, na profesora Marcina Dornowskiego 0, na profesora Waldemara Moskę 22. Panie profesorze, gratuluję. Serdecznie chciałbym wszystkim Państwu podziękować za to, że Państwo obdarzyli mnie w dalszym ciągu zaufania. Taki zresztą był jeden z celów podania się przeze mnie do dymisji. Te ostatnie miesiące to nie był dla mnie łatwy czas, zresztą spodziewam się, że no, powinniśmy jak najszybciej wybrać rektora na następną kadencję i wtedy jestem pewien, że będzie nam łatwiej zarządzać uczelnią, że wiele problemów się rozwiąże. Chciałbym podziękować no, oczywiście profesorowi Jantysiewiczowi za to, że wystartował w wyborach, takie są prawidła demokracji, profesor przegrał, ale no, należą mu się też prawa za to, że w tych wyborach wystąpił. I chciałbym podziękować Tobie Marcinie. Bardzo miło